Cześć i witajcie w drugim odcinku z serii Tinterfell 2 z tej strony odkrywca Ari. Jak pamiętacie, skończyliśmy właśnie w tym momencie, gdzie mamy tutaj właśnie uszkodzonego, już powiedzmy, że naszego tytana. Poprzedni pilot, który był tutaj, to uratował nas, ale sam zginął. Pochowaliśmy go tutaj. Tutaj jest jego grób i co? Musimy znaleźć źródło mocy dla naszego tytana, które jest gdzieś tam dalej. Minus jest taki, że po prostu nie wiemy, co dalej będzie. Najgorzej, jak spotkamy wrogiego tytana i będziemy mieli przerąbane, szczerze mówiąc. Także co, ruszamy. I mamy też sprzęt pilota, mianowicie jetpack i tak dalej. Tutaj jest jakaś broń. Automatyczna strzelba. No to może i to sobie wezmę. Nie trzeba, bo wiem, o co się rozchodzi. Musimy przebiec po tej ścianie. Tyle był przeciwnik ostatnio. Chcą przetransportować Arkę, żeby wymienić jej obudowę. Blisk chce, żeby bazy broniły wszystkie segmenty, zanim wprowadzą drakonów. O kurde. Lampa 1 na popadzie. Lampa 1. Macie wytrzymały skurczybyk. Alfa 6 do punktu obronnego. Przyjąłem w drodze. Okej, czyli ogarnęliśmy... Było przed chwilą powiadomienie tam, rozmowa przez radio. Chyba to są nasi. Ale dobra, idziemy powoli. Zobaczmy, co tutaj. Jest spokój. Nic tutaj nie widzę jak na razie. Niepokojące rzeczy tutaj są, ale czy odgłosy? Takie podwójnego skoka jest wyłączony. Okej, dobra, tak musimy wrócić. Ja zobaczę, co tutaj się znajduje, ale widzę, że nic nie ma. Widziałem, że jest skarb, bo tutaj są takie znajdźki, ale tym razem nie ma. Tu kapitan Cole z 3. pułku grenadierów do członków ruchu oporu. Przenosimy się do nadajnika IMC, urzędne 772981. Ktoś mnie słyszy? Tu wjeżdża Delta z 2. pułku inżynierów. Przyjęliśmy, Cole. Przybędziemy do was przy dopuszczalni ścieku. Odbiór! Rozumiem. Zachowajcie czujność. Bez odbioru. Jak to jest karabin lepszy? Może ten go weźmiemy i tyle. Albo dobra ten. Czyli tak to wygląda, mówicie. Dobra, idziemy dalej. Zniszczony okręt i transportowce. Chyba wroga. Też osobnik. Ładna ta gra jest w sumie. Bardzo ładne. Intruzi z ruchu oporu, mówi generał Marder z IMC. Naruszyliście prawo suwerenności. Proponuję wam amnestię. Rozwaliliśmy drona, który właśnie miał chyba ten głośnik, co ten generał mówił. Ale na wszelki wypadek lepiej go rozwalić, bo może nam zdradzić nasze pozycje. I sobie to tak zrobić. Niedaleko mamy tą baterię tytana. Pracujemy dla IMC, nie dla bliska czy jego najemników. To IMC decyduje, dla kogo pracujemy. A ty co, nadal chcesz zostać? Nieważne, kto wydaje rozkazy. Blisk z najemnikami czy generał Marder. My, piechurzy, i tak dostaniemy ten sam żołd. Ważne, żeby to ustrojstwo w kurach zostało uruchomione zgodnie z planem. Myślicie, to technicznie oni nie mogą.
rebeliantów w okolicy. Znajdziemy. To jest za karabin? Poddajcie się i złóżcie broń. Nie stawiajcie opór. Będziemy strzelać bez ostrzeżenia do każdego uzbrojonego żołnierza. Czyli mamy granaty, dobra. Troszkę ich jest tutaj. Straciłem od... Shotgun. No dobra, zrobiliśmy go. Może karabin wybojowy? Widzę pilota, tu jest! Czy ktoś widzi pilota? Nie ma go, bądźcie czujni! Pilot się maskuje! Straciłem! Tutaj nic nie ma, ale co sprawdzimy, może coś tutaj jest do zebrania, ale chyba nie, zwykły uszkodzony ładunek, chyba to jest ładunek. To jest karabin, to jest wróg, jakiś dron, rozwalony. Tam już tu strzelający seriami, albo automatyczna trzeba. Coś się poruszyło, sprawdźcie się to! Okej, automatyczna strzelba pomogła. A tutaj nic nie ma, więc idziemy. Tu trzeba jakoś wejść. Okej, już wiem jak. Przypominam, że znajdujecie się na planecie Tyfon. Kontroluje ją IMC,
ale poza obrębem naszych instalacji grasują dzikie zwierzęta. Nie panujemy nad nimi. Oddajcie się w nasze ręce, a będziecie bezpieczni i otrzymacie status jeńca wojennego. Wiecie co, ja się powoli gubię tutaj. Wykazaliście się mężem, przyłączając do grona ludzi gotowych chronić wolności kresu. Na tędy powinniśmy pójść, prawda? Gdybyśmy się nie zjednoczyli, a IMC wybiłoby nas co do jednego, bo taki jest ich plan. A, chyba że tędy trzeba iść. Statek James McCallon otrzymał rozkaz zniszczenia ośrodka badawczego IMC na planecie Typhon. Jesteście tu wszyscy, bo chcieliście stać się częścią czegoś ważnego. Bataja Titana. Nie ma mowy. Nie takie były rozkazy Blinka. Niski poziom mocy. Niski poziom mocy. No i mamy własnego Tytana. 2/3 mocy. Inicjowanie rdzenia danych. Układ optyczny aktywny. Ustawiam ostrość. Żyjesz, pilocie? Tak. Kim jesteś? Jestem BT-7274. Tytan klasy Vanguard SRS Korpus Łupieżców. Możesz mnie nazywać BT. BT. Okej. Moje systemy się uruchamiają. 3. bateria przyspieszyłaby proces. Zostanę tutaj. Dobra, no to znalazłem się tu. Dopóki mocy, nie odzyskam mobilności, będę cię wspomagał przez radio. Okej. To idziemy po 3. baterię. Czy jakby to nazwać ogniwo energetyczne? Bo jest jako mogiła. IMC gwarantuje bezpieczne przejście do miasta Aniołów wszystkim, którzy złożą broń. Sugerujemy jak najszybciej oddać się w ręce ekip poszukiwawczych. Pilocie, nie radzę oddawać się w ręce IMC. Analiza tonu głosu wskazuje, że kłamią. Raptor 3 ma w dobry, mamy! Otoczyły nas siły IMC! Spokojnie, BT. Nigdzie się nie wybieram. Zrozumiałem, ale zalecam przemieścić się. Oddziały ratunkowe IMC są niedaleko. Nie zostawię cię tutaj.
Piloci muszą umieć manewrować w sytuacji, gdy nie są połączeni z Tytanem. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, polubiłem już tego Tytana. Pomimo, że to jest robot. No ale jednak... Fajny jest. Ponoć kiedyś był w AMC. Zajmuje się niezrównanymi myśliwymi. Twardymi najemnikami. Dziwię się, że tego nie wiesz. Pilocie, moje systemy mapujące są znów sprawne. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy długo tu zostać. Jak długo służyłeś pod Lastimozą? Kapitan Lastimoza połączył się ze mną 973 dni temu. Przykra sprawa. Na pewno się zżyliście. Był wybitnym pilotem. I dobrym przyjacielem. Czy jednak jest dość mocna więź między nimi? Dobra, cicho z propagandą. Tutaj by się przydał... No właśnie. Nie da się to uszkodzić, czy co? To jest dość dziwna broń. Pilocie, twój kombinezon ma możliwość maskowania. Dzięki temu przetrwasz trudne sytuacje. Jezus Maja, wypadłują. Do widzenia. Nie widzę wrogiego pilota. Ja dobrze, że mnie nie widzisz. Dostawka trzeba i żyje. Okej. Tylko jest bateria. BT, czy na statku jest ktoś żywy? Skanery podają, że na pokładzie Jamesa McCallana nie ma oznak życia, ale wystrzelono 90% kapsuł ratunkowych. Zatem wciąż jest nadzieja. BT, czyj to głos? To dowódca korpusu łupieżców, jednostki ruchu oporu wchodzącej w skład SRS. Nazywa się Zara Briggs. Determinację, walcząc ramię w ramię. Okej. Wszyscy mogli mieć spokojne życie na Kretach, z dala od opresji.
to schodzimy. Jest kolejna bateria. To schodzimy, panowie i panie. Zlon do oddziału ratunkowego Gamma. W pobliżu wraku Makalana znajduje się Tytan klasy Vanguard. Model Bravo Tango 724. Aha, niedobrze. Do wszystkich ocalałych żołnierzy ruchu oporu. Oddajcie się w ręce władz. Pilocie, nasza pozycja jest zagrożona. Te drony to zwiadowcy IMC. Posiłki wroga zaraz wyruszą. Musimy ukończyć tworzenie łącza neuronowego. Zamontuj ostatnią baterię. Pełna moc. Pilocie, musimy utworzyć łącze neuronowe, aby kontynuować. Siadaj, gdy będziesz gotowy. To wsiadamy. W porządku. Protokół pierwszy. Połączyć się z pilotem. Tworzę łącze neuronowe. Utworzono łącze pilot Tytan. Strzelec Jack Cooper potwierdzony jako tymczasowy pilot BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Protokół trzeci. Chronić pilota. Restartuję systemy krytyczne. Tarcza wirowa włączona. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika schwytanymi przedmiotami. Wyrzutnia akolita jest aktywna. Ta naramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów naraz. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej celów namierzysz. Łącze neuronowe gotowe. Sterowanie bronią główną i łącze motoryczne ustanowione. Wykryto zrzut wrogiego Tytana. Przygotuj się. Będziemy musieli się przedrzeć. Jesteś tego pewien? Zaufaj mi. Okej, zaufam ci. O Jezus, pierwsza walka z Tytanem. Tytan ruchu oporu, numer 7274. Nasza skuteczność bojowa wzrosła. Pilocie, w drodze są kolejne oddziały ratunkowe IMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. Zaznaczam pozycję. Okej. Trzeba się śpieszyć.
Dobra, w tym momencie ja z wami się pożegnam, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. Także z tej strony był odkrywca Radek i co, widzimy się w następnych materiałach z tej serii. Cześć!